Trybuny już prawie pełne. Miejmy nadzieję, że obie ekipy zafundują nam prawdziwy show. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Dziś komentujemy dla Państwa z Visit Mallorca Estadi. Zapowiada się interesujące widowisko. Obyśmy oglądali grad, goli i wyborne akcje. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, zapraszamy. Dziś wspólnie oglądamy spotkanie w La Liga. Mallorca mierzy się z Athletic Bilbao. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. Pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż 5 pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z 3 napastnikami. Oto wyjściowy skład Athletic Bilbao na dzisiejszy mecz. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Gwizdek i zaczęło się. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Bramkę, ale nie do bramki. Wszystko było poprawnie zrobione. Zabrakło dosłownie centymetrów i szczęścia. Iñaki Williams. Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. I próba strzału. Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Z tego może coś być. Jacku, możesz mi powiedzieć, w co on celował? Nie wiem, ale raczej nie w bramkę. Mniej siły, więcej precyzji. I teraz mamy przechwyt. Iñaki Williams. Uwaga, groźnie! Uwaga, słupek! Piłka w grze! Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Prowadzą zatem 1-0. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Czysta interwencja i zaczną z za linii bocznej. I tym udanym wejściem skasował atak rywala.
Juri Bercicze. Teraz De Marcos. Sunset. Jeraj. Sunset. Miękkie dogranie, będzie groźnie. I to opuściła boisko. Rzut rożny. Krótkie, sprytne rozegranie. Jeraj. Sunset z piłką. Dalej szansa. No i znowu blokuje strzał. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc bramkarz. Na szczęście obędzie się bez kartek. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Jeraj. Iñaki Williams. Może być ciekawie. Zero zaskoczenia. Piłka wpada prosto w rękawice. Pewnie Państwo też przecierają oczy ze zdumienia i zastanawiają się, zwłaszcza w kontekście liczby oddanych przez nich strzałów, jakim cudem ten mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Mają przygniatającą przewagę, ale z tą skutecznością mogą się cieszyć, że prowadzą. Mamy strzał i bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. A zatem strzela. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Bardzo udany teraz lob. Spalony. Sędzia nie ma wątpliwości. To nie było dobre zagranie. Sunset. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Tak! Co on teraz zrobił? Z takiej odległości! Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramki. To mamy 2-0. Iñaki Williams przed siebie w pole karne. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Juri Bercicze. Iñaki Williams. Świetnie teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Dosyć na faul, ale za mało na kartkę. No tak, widzimy kartkę, ale też chyba trudno mieć o to pretensje, prawda? No rzeczywiście, decyzje sędziowskie i tak były wcześniej wyrozumiałe, ale ile można dawać ostatnich szans, prawda?
Cóż, bramka zapadła, teraz trzeba bardzo uważać. Nicole Williams. Iñaki Williams. Dobra próba podania. Rzucają w pole karne. Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Sunset z piłką. Groźnie było. Dobra interwencja. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Teraz De Marcos. Herrera. Sunset. Ander Herrera. Alex Berenguer. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Niby niezła próba jednak ponad bramką. O, taka główka do statystyk. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Herrera. Powinien do tego dojść. No i kolejna bramka. Tym golem dopełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie, brawo. I mamy obecnie 3-0. Teraz De Marcos. Ander Herrera. Williams, obiecująca wrzutka. Odpoduje na dalszy słupek. Bramka, a jednak nie. Chorągiewka w górze, to znaczy, że bramka nie będzie uznana. Ale szkoda, Tomku, zwłaszcza, że ten spalony z gatunku mikroskopijny. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Sędzia wyciąga żółtą kartę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Podanie górą za linię obrony. Zbyt łatwo oddana piłka. De Marcos. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Sunset. Nicole Williams. Zagrywa w pole karne. Gdzie są obrońcy? Chorągiewka w górze, ale mogliśmy się tego spodziewać. Tak, ewidentnie spalony. Nie można by było liczyć na uznanie tego. Dobre podanie górą. Nie kombinuje. Rzuca. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Piłkę dostał Williams. Teraz strzał.
strzał z dystansu! Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. I Sergi Darder. Mascarell. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Naprawdę udana interwencja. Teraz naprawdę świetna piłka. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Mamy już zatem 4 do 0. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Herrera, Sunset, Nico Williams, Ander Herrera, De Marcos, teraz Alex Berenguer, nic z tego nie będzie. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Przyjmuje Murici. Dobre, skuteczne wejście. Ostatni gwizdek coraz bliżej, ale to spotkanie mogłoby się już teraz zakończyć, prawda? Pełna dominacja drużyny gości. Wszystko dziś w tej drużynie działało. Widzieliśmy komunikację, pomysłowość, wolę walki. Rozsmarowali przeciwnika po murawie, wbijając gola za golem. Już za chwilę będą się cieszyć z zasłużonego zwycięstwa. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na murawę. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Na trybunach teraz demotywujący widok dla lokalnego zespołu. Ich kibice zaczynają opuszczać obiekt. To na pewno nie pomoże tej drużynie. Omar Mascarell. Teraz może być groźnie. Piłka opuściła plac gry. Out. Sergi Darder. Obrywa teraz. Okazja teraz. Minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał. Było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. Teraz De Marcos. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. Jest dośrodkowanie. Świetnie. Świetnie teraz w obronie. I Sergi Darder. Nie ma wątpliwości, był faul. Sędzia podyktował rzut wolny. Będzie korner. Daleka piłka z rogu. Nieudane teraz to wybicie. I to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. No, przekonujące. Pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty. Myślę, że zdecydowanie zasługuje na wszelkie pochwały.
A oto dzisiejsza gwiazda. Znakomita postawa w tym spotkaniu. Zdobyta bramka, ale też tamta sytuacja, w której do bramki zabrakło tak niewiele. Występ na pewno godny pochwały, tym bardziej, że drużyna wygrała, więc radość podwójna.